Proszę Państwa, za chwilę wystąpi Pan Bogdan Iwasyk, skrzypek, który aktualnie studiuje w Hochschule für Musik w Kolonii w klasie skrzypiec profesora Wiktora Kripiakowa. Naukę gry na skrzypcach rozpoczął w swoim rodzinnym mieście w Krzywym Rogu, a gdy miał lat 7, został przyjęty do Centralnej Szkoły Muzycznej przy Moskiewskim Konserwatorium. Potem naukę z powodu niestety śmierci swojej profesorki w tymże konserwatorium kontynuował w Lwowskiej Szkole Muzycznej, ukończył ją w roku ubiegłym ze złotym medalem. Z orkiestrą wystąpił po raz pierwszy, gdy miał lat 7, z orkiestrą Kijowscy Soliści pod dyrekcją Bogdana Kotorowicza. Współpracuje z orkiestrami Virtuosi Lwowa, z Kameralną Orkiestrą Akademia, Orkiestrą Symfoniczną Filharmonii Lwowskiej oraz Orkiestrą Filharmonii Zielonogórskiej w Polsce. Gra na instrumencie, który zbudował Rosjanin, moskiewski budowniczy skrzypiec Paweł Koczerny. Proszę Państwa, w wykonaniu tego młodego artysty i oczywiście orkiestry Virtuosi Lwowa usłyszą Państwo dwie kompozycje. Pierwsza z nich to melodie cygańskie op. 20 Pablo Sarasatego. Ten hiszpański skrzypek okrzyknięty najwspanialszym w drugiej połowie XIX wieku wirtuozem charakteryzował się między innymi tym, że jego sztuka interpretacji, jego pełne polotu, wirtuozowskie, brawurowe gry po prostu sprawiały, że był już skrzypkiem oczekiwany na estradach. Koncertował już jako 23-latek właściwie w całej Europie i obu Amerykach. Dla uznania jego kosztu wykonawczego, kosztu interpretatorskiego, swoje utwory dedykowali jemu, między innymi Henryk Wieniawski, swój drugi koncert fortepianowy, Edward Lalos, symfonię hiszpańską, Camille Saint-Saëns, trzeci koncert skrzypcowy, a Max Bruch, fantazję szkocką. Przede wszystkim jednak komponował dla samego siebie, głównie dlatego, że bardzo wiele koncertował. Proszę Państwa, był także w Polsce. Był w Polsce w roku 1901, grał w nowo właśnie otwartej Filharmonii Warszawskiej, a inny kompozytor polski, Aleksander Zarzycki, napisał dla niego także kilka utworów skrzypcowych. Owe wspomniane melodie cygańskie op. 20, które Państwo za chwilę usłyszą, opublikowane zostały w Lipsku, a budową swoją nawiązują właściwie do cygańsko-węgierskiego czardasza. Pierwsza, jak gdyby, część jest powolną, liryczną, za to druga, tą szybką, jakże iskrzącą się, pełną wirtuozowskiej wymowy dzieła, częścią węgierskiego czardasza. Wykonywali jego utwory Pablo Sarasatego m.in. Ruggiero Ricci, Jascha Heifetz. W Polsce po raz pierwszy owe melodie cygańskie wykonał sam kompozytor. Mianowicie w roku 1879 w sali aleksandryjskiej Głównego Ratusza na Placu Teatralnym w Warszawie. Towarzyszyła mu Orkiestra Teatru Wielkiego, a za pulpitem dyrygenta stanął Józef Winiarski. Jako drugi utwór usłyszą Państwo Nicola Paganiniego, Cantabile d'Etu. Ten już kompozytor, skrzypek, wirtuoz, muzyk, proszę Państwa, również bywał w Polsce na koncertach w roku 1829 w Warszawie, jako 47-latek. Zmierzył się z najsławniejszym polskim skrzypkiem owych czasów, Karolem Lipińskim. Wiadomo wszystkim powszechnie, że technika gry Nicola Paganiniego wzbudzała powszechny zachwyt, a ponieważ na owe czasy utwory, które komponował, były tak trudne, że niewielu podejmowało się ich gry, a niektórzy wręcz twierdzili, że są one niewykonywalne, no czas pokazał, że sztuki stanowią obowiązkową literaturę muzyczną nawet najmłodszych wirtuozów albo przyszłych wirtuozów tego instrumentu. Często dzieła Nicola Paganiniego transkrybowali na fortepian znowuż inni wielcy kompozytorzy, by wymienić tutaj Chopina, Franciszka Liszta, Schumana, Brahmsa czy Rachmaninowa. Stąd ów utwór Cantabile d'Etu. Proszę Państwa, był taki okres w życiu Nicola Paganiniego. Wiadomo, że ze zdrowiem u niego nigdy nie było najlepiej. To były gdzieś mniej więcej lata 1823-1824, kiedy wycofał się z czynnego życia koncertowego i postanowił się leczyć, a właściwie to musiał się leczyć.
Kuracja w Lago di Como, Lago di Como to jedna, a potem pod Neapolem, potem w Mediolanie przyniosły oczekiwany rezultat i Niccolò Paganini powrócił do życia koncertowego. Ale ten okres wycofania się zaowocował kompozycjami zgoła odmiennymi od tych, do których jesteśmy najczęściej przyzwyczajeni. Sam mówił, że komponował wtedy dla swojego przyjaciela generała Pino. Nie były to utwory może zbyt skomplikowane, za to na pewno dające ogromną radość ich słuchania, a także dawały pewne możliwości wykonania ich może niekoniecznie przez wirtuozów tego instrumentu. Przepiękne Cantabile D-dur również dla Państwa wykona za chwilę Bogdan Iwasyk, orkiestra wirtuozi Lwowa i Sergiusz Burkodryk.